poczekaj, niech tylko łowcy się tobą zainteresują. E, wicy z Glancy. Możesz uciec przed sztormem, ale nie przed piratami ze Skelly. Zawsze. Zaczęli od paznokci, skończyli na łamaniu kości. W wiecznym ogniu spłonie każdy grzesznik. Ha! Klient! Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Co powiesz na małą partyjkę gwinta?
groźny znak cechowy nosisz. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. Niech żyje Radowid. Możesz przejść. Charakterni, co? Blade jest? O! Nam papiery niepotrzebne, my z Nowigradu są. Zdziada pradziada. Wojna zastała nas w zimie, w interesach byliśmy, ale... Bez Glejdu nie poszedł. Żołnierzu, miejcie litość. Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą. Dyfetyzm i dyzercję. Redania. Wita zorza, to piechurzy z Łukomorza. Pyki do moją miecze w dłoń. Szeregowy łupek melduje się na rozkaz. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. O co chodzi? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję. Niech umie. To chyba zależy co. Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego jak na herbie. Mogę spróbować. Masz jakiś pędzel? Piękny, piękny ptak, jak żywy całkiem. Tak myślisz? Cóż, jeśli ci się podoba? Dobry ludź, nie taki jak inne. Dziękuję. Przyjedź, mamo, na przysięgę. Król Radowid wzywa cię. Sęciwy rósł na potęgę, możesz wszystkim chwalić się. Sęciwy rósł na potęgę, możesz wszystkim chwalić się. Thank you.
Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Barbarzyńcy. Brać Wakes, Artharvan, Est? Kyriel, Eptemeria? Akras? Cesarz nas poprowadzi prosto na Novigrad. Jedź, płotka! Gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Yeah.
Rusz się! Przećwiczą na hajem, to taki dumny nie będziesz. Kupujecie czy oglądacie? Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Wiedźmin, a na tym zabijaniu potworów co można zarobić? I to niby ten wiedźmak dziwoląg? Psie, dłobiąc... Jedź, płotka! Ponoć kobiety z północy myją się raz na kwartał, prawda to? Gniazdo guli trzeba je zniszczyć.
Da! Da! Tempo! Gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Kurwa, wynająć zbyt tanią ochronę. Dzięki, Wiedźminie. Nie wiem, co by było, gdyby nie ty. Twoja ochrona uciekła? Nie zdążyli, na szczęście, psia ich mać. Właśnie ich pokroiłeś. Tylko czekali, aż oddalimy się od sady. A ja jeszcze sam się upewniałem, czy dobrze są uzbrojeni parszywce. Nie mieliśmy z nimi szans. Czemu zawędrowaliście aż do Velen? Chyba nie ma tu teraz z kim handlować. Jest baron. Może o nim słyszałeś. I opłaca wam się wyprawiać w tak długą podróż? Gdyby nam się nie opłacało, nigdy nie zapuścilibyśmy się w te zapomniane przez bogów strony. Plusem jest to, że nie mamy tu żadnej konkurencji. Dzięki za pomoc. Proszę, oni mieli to dostać, jakby nas szczęśliwie dowieźli do celu. Należy ci się.
Jak mi się syn urodzi, nazwę go Geralt. Podobno jak czosnku napchać w każdy otwór, to zmora żadna nie podlizie. Ale skąd wziąć czosnek? Jak mam spać spokojnie, kiedy takie rzeczy opowiadacie? Ponoć kobiety z północy myją się raz na kwartał, prawda to? Jakiś niedobitek się trafił. Jak nie kapłani, to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas z kosą. Cały czas mówimy o kapłanie Wiecznego Ognia? No raczej. Tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał fistech prima sort. 3 razy wszystko było w porządku. A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Mnie zepchnęli do dołu, między trupy. Pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Nic. Zapalenie żywych mi nie płaci. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, wiedźminie. Teraz wystarczy użyć igni. Dalej, płotka, dalej!
dalej. Naprzód. Chciał jakąś chłopkę pohędożyć, to pohędożę. Chuja mnie obchodzą jakieś zakazy. Na pięści z mistrzem tej wiochy, Kowalem. Wyglądasz mi na tęgiego zabijakę. Nadałbyś się do naszego turnieju. Można się obłowić, no i można skuć gryje w siurą. Zgłaszasz się? Jestem gotów do walki. Ludziska! Za chwilę będzie można obstawić mordobicie! Wiedźmin zmierzy się z Kowalem, który skuje mu mordę jak sztabę rozgrzanego żelaza! Na mistrza. Do pokonania pozostał ci już tylko Ryborze. Raz za wozem, a drugą nie. Przyplątał się z wujaznicy. Ale to hałas! Masz co mówisz, dziadku? A bo co? I zajdzie. Napiłbym się czegoś. Pokaż, co tam macie.
Dzięki. Bywaj. Może bym tak starego nad potok posłała. Pamiętacie? Kiedyś ledwie w gąszcz wlazłem. Wiedźmin? Rychło w czas. Rozumiem, że masz dla mnie zlecenie. Tak. Chodzi o mojego brata, Mikela. Będzie tydzień, jak zabrał baby z kuźnicy z góry. Baby z kuźnicy? Kuźnica to bogata wieś była. Póki nie przeszło przez nią wojsko, chaty spalili, spichrzy obiedli, a chłopów w pobór wzięli. No i baby zostały same, bez jadła ni dachu. Nikt ich wziąć nie chciał. Do Nowigradu Redańczycy ich nie puścili. No to Mikel zaprowadził je do starych kopalni, tam się chociaż przed deszczem można schronić. I słuch o nich zaginął. Mógłbym się tym zająć, jeśli mi więcej zapłacisz. Drogo, no ale tu chodzi o brata, więc nie będę żałował. Stoi! Niech będzie, rozejrzę się za twoim bratem. Po czym go poznam? No, to nie powinno być za trudne, bo był jedynym chłopem w całej grupie. Czasami zwłoki są w takim stanie, że ciężko stwierdzić płeć. Zwłoki? Wyplujcie to! Co najwyżej drogę pomylił. No, ale jakby co, to miał na sobie trzewiki z cielęcej skórki od mistrza Zeluwy. Mówiłem, nie idź w nich w góry, poniszczysz tylko. Ale taki dumny z nich był. To powinno wystarczyć. Dzięki. Gdzie się tak śpieszycie? Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kiwi. Zbój na zbóju, grasanty, kurwie syny! Wiedzą rękę Helichajcie, drogą. A te kopalnie, gdzie on zabrał baby z kuźnicy? Ja słyszałem, że tam jaki gad się zalął. Nie wlazłbym do tych dziur, choćby i płacili. Mikel głupi nie... No już. O czym masz jak kocur? Myszy też łapiesz? Jak byłem w Nowigradzie. W Nowigradzie? Ty ze swej wioski żeś noca nie wyściubił. Ojciec mnie kiedyś tam. All right.
Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Dziwisz się? Wiedźma. Od wioski do wioski. Coś będzie pełen, co? Załamał się bidny po tej udacie. Pójdzie on teraz ze sznurem w las i gałęzi poszukiwał. Wczoraj całe wiadro obierku. Pojedli my, pojedli. Szukasz kłopotów? Sama cię znajdę. Ktoś taki bez życia. Ruszaj się z kim. Daj się. Jak mam spać spokojnie? Kiedy takie rzeczy opowiadacie? Wiesz co to w pierdol korekcyjny? Zwolnij, płotko. Złupili tych kupców. Guślarz chce spytać o waszą usługę. Wiedźmińską znaczy się. Powiedz o co chodzi. Guślarzowi trza człeka, co złego się nie ulęknie. Zbliża się noc dziadów i mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy, ale i potępieńcy. Trza chronić krąg przed potworami. Po co odprawiacie rytuał dziadów? No, czasem człowiek umiera dławiony żalem. Czasem śmierć go zastanie, zanim zdąży zasmakować goryczy. Biedna dusza nie może podówczas opuścić tego padołu łez. Duch błąka się między żywymi. Trzeba go osądzić i odprawić. Po to są dziady. Co z tego będę miał? Guślarz wiedział, że wiedźminy nic nie robią za darmo. Ale nie bój się. Guślarz potrafi się odwdzięczyć. Skoro potrzebujecie wiedźmina, pomogę wam. Guślarz wiedział, że nie odmówicie. Czas zebrać ludzi. Musicie przeprawić się przez jezioro, na kłomnicę. Spotkamy się w kręgu kamieni. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. Niech ich wszystkich dziki gon porwie. Daj tam niespokój.